Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5. Jeżeli materiał wam się spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, no i życzę wam miłego dnia. No niestety. Trynda tutaj. Niczy na to play, nie trynda. Sobie trynda. Maria. Trynda mer. Zadanie ukończone, wziąć udział w wyścigu GTA. To wcześniej te 4 to nie był wyścig. Nie, to nie. Nie. Chłopak przeleciał! Ale poleciał, ty! Co ty robisz? Posrało dla Shepard'a. Ej, uważajcie, chyba. Bo tu jak się zatrzymamy, jest szansa, że wiecie, tak z ruszeniem będzie. Że się posrabię, no. O, to tam bujał! Mówię, Cezar! No, uważajcie z zatrzymywaniem. Który mi wyjechał tutaj za idiota? Ty mnie pchał, co miałem zrobić? Też go pchnąć. No, nie pchać się trochę? Cezar. A da się wyjechać, da się, jedzie. No, mam taką Maria. Nadzieję, że się da się przecież wyjechałem, jeszcze przyspiesza na tym. Nie krzyż już. Śpiesz, ale to fajnie. Dla Cezora. Pam, bar, pam, 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 pam. Ale pojechał na dwóch kołach. Ale pojechał na dwóch kołach. Przekręć to szybciej, ty. Przygłupie jeden, no. O! Co ty, popie? Chciałem cię wyprzedzić. Aha. Jedź o, tam. Ale kokson. Mnie pchnąłeś teraz. No, pchnąłem cię, aż wyleciałeś, jak kulą. Popie. Ha, no. Ha. Niech mnie kule biją na ale tego rudę! Pyk. Ale fajnie na dwóch kółkach przejechałem. Ty to umiesz przejechać na dwóch kółkach. Pchnij go! Dobra, jedziemy Cezar, dalej. Jak dotkniesz, to cię jedziemy. Dotknę też. Wiecie, co bym dzisiaj pograł? To zrobisz? Pokemony. Jak fajne są. Pokemony, Pokemon Unite, fajne. No to o tym mówię przecież. A grałeś Slush? Nie, ale dużo filmów oglądałem z tego. Ja dzisiaj oglądałem na live, jak Bonczur grał. Bonczur. Jak mówił, fajne? No to wyglądało jak połączenie Brawl Stars i League of Legends. Ty, czy ty się musisz tak, pchać całe życie? Tak. Dawaj go, Syla. No on już wyprzedził. Aha, to dawaj go, Hogaty. Dawaj ja go. Już wyprzedziłem. Dawaj go, Syla. Czekaj no, myślisz, że tak łatwo, to trzeba... Czekaj! Uważać. O cię, panie! Fajna mapka. Wiesz, jaki przygłup jesteś. No nie. Żeś ty zaraz nie był przygłup, jak cię zepchnę stąd. No, spróbuj. Tych schodów. Dawaj. Ale wystrzelił jak z procy. Es? Jak nie tylko z procy. Wystrzelił. No. Pukawki. Pyk. A to był, nie wiem, jakiś nowy rodzaj beatboxa robiłeś, szefat ogólnie? Nie, właśnie. Chyba posrało. Z Matim powinieneś secik wydać w takim razie beatboxowy. W ogóle widzieliście ostatnio ten? Czemu? Znaczy nie, to nie ostatnio. Czy bawiliście się kiedyś pukawkami? Źle zdanie zacząłem. Tak, bawiłem się. I czym strzelaliście? Jarzębiną czy kulkami od pistoletu takimi? Jarzębiną. I kulkami od pistoletu też. A, to no, Pietrek, moja też, szkoła. No. Bo wiecie dlaczego? Bo kulki od pistoletu zesrałem. Leżały wszędzie na polu po prostu. No. Wszędzie na tym leżały. Kamykami to unlock, bo sobie palca można było skaleczyć. Jak była jarzębina, strzelałeś jarzębiną. Jak były kulki, to strzelałeś kulkami po prostu. Też zawracam, co? Wysrało cię, debilu! To jest z tym nie tak! Co to za gówno stoi na środku? Ja. Aha! Fajnie. Właśnie widzę. W dupę jeża, ty! Rzucam worki w tłum. No, będzie kurde, no przecież... No nie! To cię z Cezorem strzeliła, no. Wszyscy źle dalej pojechali? Tak. O kurde. Wiesz, co jest najgorsze? Że to nie jest trudne. Nie. To nie, no jasne, że nie tak, jest. Tak, to jest takie łatwiutkie coś i powinniśmy już dawno to zrobić. Ale nie. Ale nie. Idziemy w zaparte po prostu. Z tą mapą. Dobra. Nie, no a nie za pan brat. O Jezus, no nie, skupiłem się. No nie, no spadłem. Aby skupiłem. O, Shepard. Pchnij Piotka do tyłu na strzeczku. Nie, no. Ale my teraz przejechaliśmy, więc... Żartuję. No tak. Ale... Chcesz się bić gnoju? Ta. Ale jaja tej kurde! O kurcze! Ale nie, na końcu, Hogaty. Na oponę trzeba wyjechać. Nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Dobrze, nie spadaj. Spadaj, spadaj. Nie spadłem. Spadaj. Nie? A, ty, ej, to nie jest takie proste teraz. O, nie widziałem cię tu! To czy otwórz, co? Gnoju ty jeden. To musiałem mi pierwszemu przejechać, bo tutaj nie jest takie easy. Easy, classic. Ja cię nie dotknąłem. Wiem, to nie ty, wiem, że to ty. Jezu. Ty nic nie mówisz. Jak zwykle. Stój, stój! Cezar! Wstawaj!
Dobra, udało się to zrobić. Jezus, Cezar! Ale teraz powiem ci, z emocje tutaj wyszargały wszystkie emocje, siły. Chwila, bo tutaj trzeba się ustawić. Nie mogę tego przeskoczyć w ogóle, co jest? Wiecie, że tutaj nie można gazu użyć? Trzeba na wstecznym zarządzać. Kiedyś wszyscy można było, ale użyli niestety. No w kuchenkach mikrofalowych, no. No tak, teraz już są te. Jezus Maria. Teraz już są elektryczne. O Chryste na niebie. Nic, że ja mam przeskoczyć takich kilka z rzędu? Tak. Tak, ja jednego nie mogłem przejechać. No pierdykam, nienawidzę te. No chyba sobie jaja robią, no. No oni to sobie umią jaja porobić. No. Kurde, dobrze mi się musztarda skończyła. Ta. Jezus, Sarebska. A to ty się bawiłeś ostatnio na live'ie. Dalej z panem ze sytniego gówna. Pewną profesję niefajną. Jaką? Oj, to będzie też na odcinku. Gdzie się pchasz? Do dupy, nie tylko na live'ie. Widziałeś, Cezar, jak to się robi? Call of Duty Vanguard, jak coś jest omawiane. Cezar, do mnie gdzie się pchasz, chłopie? Wyprzedziłem go i zrobiłem cały ten przejazd. Spoko, ja też spadłem na ostatni. Widzisz, Cezar? Widzisz, Cezar, jak to się robi? No. O nie. Jedziesz już czy nie? Ale to zrobiłem teraz taktycznie. Sam się nie spodziewałem, że tak wyjdzie. Jan z Choroszczy normalnie, chłopie. Jan z dupy. Dzięki, Cezar, za protip. Tak samo zrobiłeś? Tak. Ale giga kaksem jesteś, Cezar. Co zrobił? Przejechał jak ja. Czyli z klasą. A. I punktem. Jak? Yeah. Patrz, jak się wyśpiewał, Cezar. Klasą, chłopie, to ty ostatnio na zdjęciach. Klasą mówiłeś, to najwyżej. Ty chłopską, to najwyżej. I to z futką? Bo Jezu. O, także... Także, bardzo powiedział. Nie, nie, no ostatni! Spadnę tak samo? Spadnę zapewne tak samo? Dobrze sobie spadł. Nie spadłem, nie spadłem, ale fart. Jadę już tyłem nawet, nie ryzykuję. A że tylko, że nie spadł? Ale ja spadłem raz wcześniej. Nie, tak, ja dwa niestety. Ja też raz spadłem, a drugi raz chciałem z Cezara wyprzedzić, pojechałem prosto no, i wrzuciło do punktu. Twojej twarzy dalej. No, ja tak samo podam jak Cezara. Jak że na twarz? Tak. Na twoją od razu, dupskiem, chłopie. Dawaj, masz siłę. Zapraszam. Nie, no co ty? No nic mi się nie stanie nawet. Nic. Nawet nie poczuję. Prędzej by mi się stało. No, gościu. Nie? Biłbym ci się kinolem aż po... O, jak ja! Bym dał radę, chłopie. Po brodę. Paris Platynow. Nie! Dobra, jeszcze kpon. Nie! No, jeszcze kawałek. Dobra, udało się to zrobić, ale z tym koksem. Jak się nie, to shift oni jest do dołu? Do dupy. Tak. W tym momencie. Jup. Ja to ze speedrunowałem. Co? No to co wy tam robiliście? Mamy tutaj dalej jechać tyłem? Nie wiem. Co za scyzorek? Nie było mnie tam jak jeszcze. Jak mi się te... Pałek jak jedzi busy, no to musisz już przodem jechać. A, w sumie racji. No, to masz przycisnąć. Zaufałem wam, jakby tak na koniec był jakiś booster, to tyłem, czy... Dobra. Możesz po boosterach już chyba. Możesz normalnie, tak. No, przodem jechałem tym. No ja też, ale przodem. Oddało to. O! Dobra. A, że tutaj tak? Nie ufałem, więc skręciłem szybciej. Oj, tutaj trzeba powolutko. Ten samochód nie ucieknie, bo on tak lubi sobie uciec czasami. No, taka dziurka niefajna, dziwna. No, tak po prostu bierze i ucieka nagle, no, nie? Nie o, ma. O kurcze, pieczone. A ja mówię, stój! Nie kradnij tego co? Tego czego? Telewizora. Telewizor nie, by chcieli ukraść. Nie, nigdy w życiu bym tak nie powiedział. Telefonu komórkowego, gościu. To na Florydzie. To komu w tym momencie kradnie telewizor z domu tak naprawdę? Po co? Jak masz do ściany przykręcone gdzieś, no. Łatwiej ukraść telefon. Szczerze? No tak. To raz, a dwa, że dzisiaj już na telewizor każdego stać. Kiedyś też. Kiedyś miałem, teraz ale nie mam. No nie, kiedyś nie miałem, teraz mam. Kiedyś miałeś, tak. Jezus Maria. Pomyliłem cytat mojego ulubionego wykonawcy. No właśnie, to mnie zdziwiło bardziej, chłopie. No. Że jak ty, tak? Ty, Sylo?
No, Sylo, mylący Sylo? Cytat swego ulubionego wykonawcy. Rapera? No, ostatnio był podobno w centrum nawet i sobie przechodził koło metra i sobie ludzie zdjęcie zrobili, a ja nie wiedziałem o tym. Ty, a ja to dzisiaj się zaśmiałem, że był raper, który nie dokończył koncertu. Wiem, który. No tak. I nagle gość z podobnym nickiem wbił na live'a i napisał, że jest stamtąd, skąd powiedziałem, że tamten jest. Nie, powiedział, że jest koksem, czy nie? Może on przyszedł. Nie, no to nie jest on, ale mówię, to śmiesznie wyglądało, jak dosłownie mówię o tym. A nagle gość dosłownie z jedną literką inną se wbija i tak. Sober? Że trzeźwy? Tak, oczywiście. A, rozumiem. Że lodu nie, topel. Wjechać w dupę jeża. W dupę jeża? Wjechać w dupę jeża, co? No to nie dziwię się, że checkpointa nie znalazłeś. No. Gdzie ty, czemu ty tam szukasz? Zostaw tego biednego jeża. El Colibri, El Colibri. Co to jest Colibri? Koliber. A. Ej, trudny ten punkt jest, bo nie wiadomo o co chodzi do końca, czekaj. Już jadę. Już jadę. Jestem tuż za Shepardem. No nie, no spadłem z tego. Nie, ale tu nie fajnie odbiło. No, tak grzygiem trochę. No. Lecimy dalej. Dobra, co my tu mamy? Wall Ride? Tak. No, już mi chłopaki doganiają, fajnie. O Jezus. No, teraz ja potrzebuję pomocy, bo nie wiem o co. Udzielę ci pomocy, jeżeli potrzebujesz. Powiedz tylko gdzie, kiedy i jak. Teraz. Dobra, już jadę. Skurde ty! Co ja? Już co ty jesteś ode mnie? Ty? Co? Na którym ty jesteś w checkpointie, by the way? 20. A ty jesteś ostatnim w sumie, no dobra. A nie mnie osadzi teraz, co jest? Rozkminiliście to czy nie? O, nie, matko. Bo my jesteśmy na 19, więc... Pomyliłem się. Źle sobie wjechałem. To prawda. I ta ściana to jest za środkę, nie? A, dupa. Jak dolecę, to będę mógł cokolwiek powiedzieć. Ale źle poleciałem. Widziałem to. On to widział, ale beka ze mnie. Beka ze mnie, ja dupia, oni to widzieli. Dobra. Jeden widział, a drugi słyszał. Ale beka. Beka. Nie powolutku. A widzieliście nowy teledysk? Nie. Dwa sławy? Tak. Będę grał? Tak. A w co i wiecie, a wiecie przy współpracy z kim to było robione? No, G2A. Z G2A. Mm-hmm. Tak. O. Zapraszamy, G2A, najlepsze. To prawda, zapraszamy. Kozak będzie grał. Tak, było. Dobra, już wiem o co chodzi. O co? O ten trampek co nie chodzi, wariacie. Trzeba tam zrobić pętlę. I wyskoczyć. Ale że co? No musisz... połączeć. No musisz do tego... spokój się! Cezar, co ty mówisz? Cezar, nie mów takich rzeczy. Jak tam wjechać w ogóle? Nie wiem w ogóle, gdzie wy jesteście, więc... Może Cezara posrało? Właśnie tam masz nie zjeżdżać. Gdzie wy jesteście? Na dół. Tu masz zrobić na tym pętlę. O Jezus, ale to będzie niefajne. Pętla mocno zaciśnięta. Weź lepiej się przyżegnaj. Już to zrobiłem. Ja to chyba mam wejść się po. Dobra, i teraz gdzie? Weź już iść spać. Tu? W lewo, tak. Ja tu pierwszy raz jadę. Nie fajnie. Chyba se jaja robisz, że to koło jak se zleciało le... No... Monster, gdzie track. Jest checkpoint w ogóle? No nie wiem właśnie, no to jest robię trika. Po prawej stronie, ja masz dwie spirale, nie? Dwie pętle. Nie widzę tego. Spirale mówisz, nie? Bo jak będę na górze, to co tam dalej jest? Tam gdzieś trzeba jechać? No to jak ty... Kto tam jedzie po drugiej stronie? Ale głupki. Co? Tam jeszcze nie byłem, no. Dlatego nie wiem właśnie ale w ogóle o co proste. Chodzi. Najprostszy sposób, jaki jest możliwy. Jedzie Shepard. Ale ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. No. No i jest meta, panowie. Po oponie tam. Po oponie w drugą stronę. Jakie spirale? Posrało was? Myślałem, że to trzeba wyskoczyć.